Witajcie, witajcie. Dzisiaj tradycyjnie raport dobowy fiskalny e, weekendowy, czyli sprzedaż z ostatniego dnia lipca, czyli z piątku, sobota i niedziela, to już pierwsze dwa dni sierpnia. Udało się wysłać 123 przesyłki, co wygenerowało 3134 zł przychodu. Bardzo ładny weekend. E, chyba dwa poprzednie raporty fiskalne też były 123 paczki, także jakoś tak. Mniej więcej sprzedaż jest cały czas na tym samym poziomie, jednak do tych 123 przesyłek trzeba dopisać jeszcze 3 przesyłki, bo wystawiłem fakturę i tam było około 150 zł, czyli można powiedzieć, że 3000 prawie 300 złotych przychodów w 3 dni. Aktualny przychód to ponad 77 tysięcy złotych i tematem dzisiejszego odcinka są przychody z trzech ostatnich miesięcy. I tutaj widzicie teraz taką malutką tabeleczkę, ale przejdę do trochę większej. Pierwszy miesiąc wyzwania, czyli maj. Sprzedaż około 20 tysięcy złotych. Czerwiec miał być dużo lepszym miesiącem do sprzedaży, jednak e, tak naprawdę odbiło się to na czerwcu i na lipcu. Ta, ten cały koronawirus pokończyły mi się produkty. Nie można było tych produktów w Chinach zamówić. Chińczycy tam się straszliwie obijali, przesyłki długo szły. No i zamiast podwyższyć sprzedaż, no to sprzedaż spadła do około 19 tysięcy złotych. Jednak w czerwcu udało się już jakieś zamówienia porobić, jakoś to wszystko e, podkręcać. W końcu zaczęły dochodzić przesyłki, no i lipcowa sprzedaż ponad 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych przychodów, to już tak można powiedzieć dość przyzwoicie. Jednak żeby e, wyzwanie e, udało się osiągnąć, to bym musiał osiągać około 90 tysięcy przychodów w ciągu miesiąca a już mam do nadrobienia 3 miesiące, no bo w ciągu tych 3 miesięcy tych 90 tysięcy nie nadrobiłem, także moja droga do miliona jest troszeczkę zaburzona, no ale zrobię wszystko, żeby, żeby to osiągnąć. Będę zamawiał, będę domawiał, będę zwiększał ofertę i mam nadzieję, że ten milion przychodu w ciągu roku uda się osiągnąć. No i oczywiście, żeby nie być gołosłownym, macie tutaj raporty łączne okresowe. Pierwszy jest za maj, drugi za czerwiec, no i trzeci za lipiec, widać tutaj ile wysłałem przesyłek. W maju było to 833, w czerwcu było to 730, czyli o 100 przesyłek mniej, a w lipcu było to już 1364 przesyłki. Nie liczę tutaj faktur, bo, bo to tak poglądowo, w ciągu roku tam wystawiłem 80 faktur, także dużego to wpływu nie ma bazujemy na raportach fiskalnych, dobowych, no i miesięcznych, tak jak widzicie. No, także ja się sprężam, przygotowuję się teraz do upału, bo ma być dwa tygodnie upałów, nie wiem jak ja, to, jak ja to ogarnę, ale napełniam wodę w basenie. Także będę leżał w basenie i będę czytał Wasze komentarze.